masywne ciało było ogolone i gładkie. Poszukiwały spoglądając na stopę. Wytatuowaną łuskę i szpony jastrzębia. Umięśnione nogi były wytatuowane niczym rzeźbione kolumny. Lewa pokryta spiralnym wzorem, prawa pionowymi liniami. Głos jakim. Pachwina i brzuch tworzyły ozdobny łuk, ponad którym wznosiła się potężna klatka piersiowa z dwugłową feniksa. Źrenicami pojedynczego oka jednego i drugiego ptaka były brodawki słupkowe. Ramiona, szyję, twarz i ogoloną głowę pokrywała misterna siatka starożytnych symboli i magicznych znaków. Jestem dziełem sztuki, ewoluującą ikoną. Jeden ze śmiertelnych, który 18 godzin temu oglądał na ciało malaka, krzyknął przerażony. Oj Boże, jesteś demonem! Jak sobie życzysz, odparł malak, rozumiejąc jak starożytny, że anioły i demony są tym samym, wymiennymi archetypami. Wszystko zależy od punktu widzenia. Opiekuńczy anioł, który pokonał twojego nieprzyjaciela podczas bitwy, był przez niego postrzegany jako demon zagłady. Malak pochylił głowę, by spojrzeć z ukosu na jej czubę. Tam, niczym podobna koronia aureola lśni, mały król bladej, niewytatuowanej skóry, jedyny dziewiczy fragment jego ciała. Święte miejsce czekał cierpliwie aż do dzisiejszej nocy. Chociaż malak nie miał jeszcze tego, co mu potrzebne do ukończenia arcydzieła, wiedział, że ta chwila szybko nadejdzie. Zachwycony swoim odbiciem poczuł, jak narasta w nim świadomość posiadanej władzy. Ściągnął połysz na froka i podszedł do pokoju, podziwiając mistyczne miasto, które rozciągało się przed jego oczami. Gdzieś tutaj. Pomyślał o czekającym go zadaniu. Podszedł do toaletki i zaczął starannie nakładać warstwę podkładu, aż znikły tatuaże pokrywające twarz i szyję. Kiedy skończył, spojrzał na swoje odbicie. Z zadowoleniem pogładził gładką skórę głowy i się uśmiechnął. Jest tu, pomyślał. Dzisiejszej nocy pewien człowiek pomoże mi go odnaleźć. Wychodząc z domu, przygotował się na wydarzenie, które niebawem wstrząśnie gmachem amerykańskiego kapitału. Zadał sobie wiele trudów, by złożyć wszystkie fragmenty układanki. Lec. Wykończyć je. Ostatni piątek. Rozdział trzeci. Robert Langdon przeglądał karteczki z notatkami, kiedy odgłos opon jadącego samochodu się zmienił. Odniósł głowę i zdumiał się, by stwierdził, gdzie są. Dotarliśmy do mostu Memorial. Odłożył notatki i spojrzał na przesuwający się w dole spokojnego młodego chłopaka. Nad jego powierzchnią.
Słuchajcie, więc w ciągu 58 lat życia piastował wiele ważnych stanowisk. Obecnie był dyrektorem Instytutu Smithsoniańskiego. Clark żartował czasami z Petera, mówiąc, że jedyną skazą na jego doskonałym życiorysie jest dyplom drugorzędnej uczelni. Jej. Gdy wszedł do gabinetu, stwierdził zdumiony, że Peter przesłał fax. Peter Solomon, sekretariat Instytutu Smithsoniańskiego. Witaj, Robercie. Muszę z tobą natychmiast pomówić. Zadzwoń niezwłocznie na numer 202-329-5746. Peter. Langdon, nie namyślając się, wykręcił nogę. Usiadł przeręcznie w kolejnym biurku i czekał na połączenie. Biuro Petera Solomona.